Fundacja 300 Natura już niebawem, jak mówicie. Powiedzcie mi, jakie macie plany, kiedy już ją wydacie? Co dalej? Promocja, koncerty, czy może... No najpierw trasa w Stanach, nie? Tam sobie nagramy jakiegoś klipa, myślę, z 50 Centem albo z Game Man. Nie, z 50 Centem nie. Nie? 50 Cent się sprzeda. Nagramy w Kalifornii, w Nowym Jorku, w Waszyngtonie. Zgarniemy kupę siana, kupimy te samochody, domy. Wrócimy do Polski, nagramy. Nie, tak naprawdę zacząłem, co życie przyniesie. Mamy dużo pomysłów, naprawdę banie mam napchaną pomysłami, ale co z tego wyjdzie, pewnie połowa pomysłów wylegnie w gruzach, nie? Ale będziemy działać dalej. Nawet będziemy działać, będziemy, podjęliśmy decyzję, że zaczynamy działać na drugą. Chcemy na 100% zrobić jakąś mini trasę albo jakąś maxi trasę po Wielkopolsce. Jeżeli ta wypali, no to postaram się szerzej gdzieś tam uderzyć. Muszą nas chcieć przede wszystkim przyjść na koncert. Będziemy chciał nas zaprosić, żeby bardzo chętnie zaczęliśmy. No, w szczególności, gdy chyba już nasz rap nie jest tak za bardzo za mało latów, jest czysta natura, niestety będzie inna od tego, co można było spotkać wcześniej. Nie są to już najebane teksty, są jakieś bardziej przemyśleniowe. Parę kawałków jest o czymś tam nawet. No, parę kawałków o czymś. O czymś, czego nie powinniśmy robić. Tam jest, lecimy. Mówicie, że planujecie kolejną płytę. Czy będzie ona w takim składzie jak teraz, galonkowa, czy może zaprosić kogoś jeszcze? Macie precyzowane plany do płyty? Na pewno. Powiem ci tak, jeżeli chodzi o plany, to... Powiem ci tak, jeżeli chodzi o moje plany, to w najbliższym czasie mam zamiar zająć się nad drugą płytą z Luntem, drugą płytą z tym Brzydalem tutaj obok. I cały czas rozmawiamy o wspólnym projekcie pod szyldem Grym Kruak. Jeżeli chcesz pytać o solówkę, no to kiedyś będzie, ale to pewnie będzie jakoś na euro. Dobrze, w takim razie to już... Jak wygramy euro, to koło będzie. Jeden dzień nagram. Nie no, w takim razie to jej nigdy nie będzie.